liczną, bardzo różnorodną publiczność, panki, hardkorowcy, duchowieństwo, wszyscy, których chcielibyśmy widzieć. Pierwsze pytanie, wydaje mi się, że najprostsze w takiej sytuacji, pytanie o książkę, chociaż uznajemy jak najbardziej prymat autora nad dziełem, człowieka nad tekstem, etc. Natomiast, cóż, istnieje powszechna opinia, że biografia to dzieło człowieka dojrzałego, skończonego, uporządkowanego i szczęśliwego. Zgadzałoby się? No, na pewno jestem człowiekiem szczęśliwym, tak mogę powiedzieć o sobie, ale czy jestem dojrzały, to tego nie za bardzo mogę powiedzieć. No, teraz w tym roku mam już 50 lat. Mam już, więc to jest dojrzały człowiek. Polska pękła. Tak, Sławek Błaszewski tutaj coś powie na ten temat, dojrzałości. W dawnych czasach... było takie powiedzenie, staruszek po 50. Napisał to Dostojewski, jedyny dwudziestowieczny święty w prawosławiu, więc jesteś staruszkiem. Tutaj ja jeszcze mam nic do dodania, że Państwa Sławek wie lepiej ode mnie, on zawsze wiedział wszystko lepiej ode mnie i jestem staruszkiem już teraz. Czy mogę pisać książki, tak mi się wydaje, jestem do tego uprawniony. A tak ogólnie jestem człowiekiem szczęśliwym, tak mogę powiedzieć. Jest to autobiografia niezwykła, bo zupełnie nie mieści się w definicji, takiej kanonicznej definicji autobiografii. To przede wszystkim opowieść, bardzo piękna opowieść o życiu, o zmieniających się czasach, ale również o religii, o filozofii, o sztuce w różnych jej odmianach, najprzeróżniejszych. Czytamy o muzyce, o malarstwie, o poezji, o architekturze. W związku z tym pytanie, która dziedzina ludzkiego ducha, jak sam mówisz, o ludzkiej twórczości, jest najważniejsza? Czy da się w ogóle wyróżnić jedną dziedzinę sztuki? No, ja nie mogę mówić za kogoś, ale mogę powiedzieć za siebie, bo no, ja osobiście no, chyba najbardziej ludzie mnie znają z tego, że jestem piosenkarzem i no, uprawiam jestem już piosenkarzem od lat, ile to już, 27, ale oprócz tego też maluję obrazy i piszę teksty do swoich piosenek, a także nakręciłem film. W tej książce, proszę Państwa, jest film, jak sobie ktoś tą książkę kupi, to tam jest film fabularny pod tym Podróż na Wschód i jest to komedia metafizyczna, komedia muzyczna. I teraz jakby ktoś mnie spytał, gdzie jestem ten prawdziwy ja najbardziej, no to wydaje mi się, że na tych obrazach, o właśnie jakiś tu jeden rzucili. No to uważam, że malarstwo wyraża mnie najbardziej jako osobę. Generalnie głównie maluję pagórki, drzewka i domki i to mi wystarczy. Tak mogę powiedzieć, że to te pagórki, drzewka i domki mówią najwięcej o mnie. Dziękujemy. Malarstwo... Może to być dla kogoś zaskoczenie, szczególnie dla ludzi, którzy te czarne płyty mają ze sobą tutaj, jak panowie w pierwszym rzędzie. No, te kolory mogą być zaskakujące, ale wydaje mi się, że właśnie tam ja jestem. Właśnie wśród tych kolorów. Dziękujemy. Pagórki, drzewka mówią o Tomku. Tomek mówi... I domki, przepraszam bardzo. Tak, powiedziałeś również jednak o muzyce, jako drugi element wymieniłeś. Ja pozwolę sobie przejść do pytania, na które pewnie wiele osób czeka. Pytanie, które słyszałeś pewnie już wiele razy, ale jednak jest ważne, tak sądzę, i myślę, że chcielibyśmy usłyszeć, jakie jest twoje zdanie Sławka Głoszewskiego również na temat taki, mianowicie, uwaga, punk a chrześcijaństwo. Czy da się dołączyć? Czy to jest w ogóle możliwe? Liczne przykłady pokazują, że jest możliwe, ale twierdzono przez lat wiele, że jednak nie, żeby jakiś niestrawny kolaż, niestrawny miks zupełnie. Co na ten temat dzisiaj, po kilku latach jednak od momentu, w którym ta dyskusja rozgorzała na dobre?
Ja nie wiem, czy jakaś dyskusja w ogóle rozgorzała. No, dla mnie to nie ma żadnego problemu, bo ja przyzwyczajony jestem do tego, że odkąd zaczęli, założyliśmy ten zespół, ten Siekiera, a później zacząłem występować w zespole Armia, tutaj ze mną siedzi założyciel tego zespołu, współzałożyciel Sławek Gorzycki. Mam nadzieję, że na sali jest też Robert Bleski. Nie wiem, czy jest. Wywołany do tablicy. No ale jeżeli może przyjdzie, ale jak jest, to byliby trzej założyciele tego zespołu, to zawsze chciałem pisać, pisać rzeczy, które po prostu jakąś są no, prawdziwe dla mnie po prostu. A ja jestem osobą wierzącą, więc chrześcijaństwo jest dla mnie rzeczą naturalną. Więc dlaczego mam nie śpiewać o tych sprawach? Kto mi za ktoś mi zabroni, czy co? To tyle mam powiedzieć, że to owszem, że jakoś ten ruch punk taki był, że kojarzył się go nie wiem czemu, właśnie z jakąś lewacką postawą, nie wiem, jakiś anarchistyczną i tak dalej. Ja kompletnie tego nie kumam. Przepraszam za to słowo, że użyłem tego słowa właśnie, ale nie rozumiem tego. No, jeżeli ma być prawdziwy, śpiewać to, co czuję, to też i będę śpiewał o tym, co wierzę. Ja, tak jak powiedziałem, jestem osobą religijną bardzo. Dzięki mojej babci Anieli, tu z tej książki napisałem to dokładnie. Moja babcia jest odpowiedzialna za moją religijność. Ona z babcią moją robiliśmy dwie rzeczy głównie. Chodziliśmy do kościoła codziennie, bo ona była bardzo pobożna i graliśmy w karty po powrocie z kościoła. Nie? Więc to były wspaniałe czasy. Ja miałem tam wtedy lat tak 8 i codziennie nieszpory, państwo nieszpory, po nieszporach w Tysiąca albo w Makao, albo w Remika. Co? To jest życie, proszę państwa. No, i ja właśnie to to było mi w Tarnobrzegu, babcia mieszkała i chodziliśmy codziennie do kościoła dominikanów, taki klasztor, który jest wymalowany, był wymalowany od podłogi do sufitu. I to, ja stałem się dlatego, bo to był tak religijny też mogę powiedzieć, bo tam było tyle obrazów w tym kościele. Cały był wymalowany. I na przykład, tak pamiętam, że całą tę nieszporę, bo tą mszę tak siedziałem i w ogóle nie interesowało mnie, co oni mówią tam. Tylko na przykład tam patrzę, tu święty Jacek. Mówi, na przykład on gdzieś idzie, dokąd on idzie w ogóle tam. W tych obrazach starych to wiadomo, że za postacią jest taki pejzaż, nie? Zawsze ten pejzaż taki zamglony i taka tajemnica, co tam było, że coś Tatarzy go gonią, czy jak. I to ja uwielbiałem tak chodzić, a granie w karty to jest cudowna rzecz. Jestem, to jest jedna, też były te wspaniałe czasy, kiedy ludzie spotykali się ze sobą. Ja tutaj piszę, dużo w tej książce, proszę państwa, jest właśnie o tych dawnych czasach, gdzie ludzie spotykali się ze sobą, umawiali się, przychodzili do siebie i grali w karty, na przykład tam pili herbatę, jakiegoś tam, nie wiem, nalewka jakaś, prawda? No, to ja strasznie to lubię. I te damy, najbardziej to królestwo karciane, ja sobie układałem tak te damy po kolei, która dama jest najładniejsza na przykład, nie? Może dla państwa, która dama jest najładniejsza na przykład? Mnie to bardzo ciekawi. Winna. Jaka? Winna. Winna, no dla pana winna. A ta blondyna, na przykład, taka blondyna en face, nie? No przemienna była, nie? Bo poduszka, czyli dzwonek, to była tak z boku, nie? Z boku. A na przykład dla mnie dama wino była zawsze najpiękniejsza, bo przypominała mi moją mamę, bo to była taka brunetka, trochę taka kasztanowa, prawda, wydaje mi się. Ona taki trzymała kwiatek, prawda? Kwiat taki. Pieprzyk miała. No, to wspaniałe rzeczy. Miała nawet pieprzyk. Rudy wredne. A bo moja mama właśnie miała takie kasztanowe, piękne włosy i takie miedziane, tak jak słońce jej błysnęło, to tak się tak lśniły te włosy. I patrzy, ta dama wino, najładniejsza była dla mnie. Ale te blondyny to kusiły też, muszę powiedzieć. Ale jedna tylko rzecz, o tych kartach mówię, bo tu jest dużo o kartach w tej książce, że ja się zastanawiam całe życie, dlaczego w
Tani kart nie ma dziecka. Czy Państwo też się zastanawiali nad tym? Patrzcie, że jest, prawda, król, walet, broda, te rzeczy, nie? Miecze, damy, można ustawiać tutaj, ten kocha tego, a ta nie, a czego nie dzwoni, a co, nie? Jakiś, a ten się tu podwala do tej, no, tak. Joker, po turecku, siedzący, prawda? No. Ale dlaczego dzieci? Czy oni nie płodzą tych dzieci, czy jak? W ogóle, prawda? Co to, bezpłodne królestwo? Zwłaszcza, że karty się tasuje, prawda? Tasuje się i właśnie ileż tych kombinacji. No to ja tak tylko chwilę o tym, że tej mojej babci Anieli, to, że jestem taki religijny, zawdzięczam i to, że te karty... Religia i karty dla mnie się prawie w jedno łączą. Dzięki, piosence. Ale właśnie nawiązał do postaci Jokera, która z jednej strony jest właśnie tym dzieckiem niesfornym i przez to może zastąpić i króla, i waleta. Dzieckiem? Dzieckiem. Joker jest dzieckiem takim niedorozumiętym trochę. Wiemy, że z tradycji jego karty niestety są tą postacią taką, jakby to powiedzieć, troszeczkę ambiwalentną. O, tak, dlaczego karty, a nie szachy na przykład, nie? I okazuje się, że karty też pochodzą ze wschodu. A tu chciałbym dygresyjnie wtrącić. No nie ma bankowych nagrań z Indii, może teraz już są, ale w tych latach 70. czy 80. nie było bankowych zespołów na wschodzie, w Azji czy w Afryce, czyli tam, gdzie są inne religie. Ale w Japonii duże. Później. To wszystko zdarzyło się później. To jednak wszystko powstaje w Europie i tak jak świętej pamięci nasz profesor mówił, że dziedzictwem Europy jest pewien światopogląd, pewna budowla. Chodziło mu o katedrę, tak? Katedra jako archetyp europejskiej kultury. I w tej katedrze, gdzieś tam w bocznej nawie właśnie rozkładano te karty na wzór takich świętych obrazów, tak bym powiedział. I te wszystkie relacje między królami, jokerami, waletami i tak dalej, one stanowiły swego rodzaju biblię bałwotu. Thank you.